Komedia Żona jest od lat wielkim przebojem we Francji. Historia prowokuje do myślenia, a zarazem rozśmiesza do łez. Reżyser Adam Sajnuch umiejętnie wydobywa ironię losu polityka wystawionego na próbę, a czwórka znakomitych aktorów gra brawurowo i improwizuje, kreując wiarygodne postaci tej komedii o hipokryzji, miłości i tolerancji. Spektakl jest o mojej żonie. Nie, żona jest tytułowa, ale główną postacią jest mąż i jego reakcja na pewną tajemnicę, którą wyjawia żona. Tajemnica jest kalibru takiego grubszego, która potrafi ściąć z nóg. No i mąż dzielnie sobie z tym radzi. Dzielnie, mniej dzielnie, ale bardzo śmiesznie w każdym razie. Ale i też śmiesznie, ale i też bardzo refleksyjnie i mądrze. Właśnie baliśmy się trochę, dlatego że jak robiliśmy tę sztukę z Adamem Sajnuchem, reżyserem, to tak się zastanawialiśmy, jak ludzie na to zareagują, właściwie kto, jakby, bo to są jakby racje nasze, Piotra i moje, czyli naszych postaci i kto ma rację, jakby kto ma bardziej rację, czyja racja jest mojsza. Nie, ale tak patrzę teraz, patrzymy, bo już półtora roku jeździmy z tym, prawda, i gramy to półtora roku, to ludzie fantastycznie reagują i naprawdę super i ja myślę, że to też jest nie tylko, można się odnosić nie tylko do tej sytuacji konkretnej, tylko to też jest taka metafora związku i także fantastycznie, a tak jak Piotr powiedział, pierwsza część jest taka bardziej dramatyczna, jest takim jakby rozpoczęciem i umiejscowieniem tych ludzi i problemu, a drugi akt już jest taki dużo bardziej komediowy i myślę właśnie, że autorka dobrze to bardzo wymyśliła, bo jest to temat taki właśnie tabu, ale podany w takiej formie lekkiej i takiej właśnie nieideologicznej moim zdaniem. Gwałt. Gwałcisz mnie od 30 lat! Ja cię gwałcę! Boże, ja to utrzymywanie stosunków seksualnych z kimś, z kim się nie chcę utrzymywać stosunków seksualnych, to według ciebie co to jest, co? Co? Jakoś nigdy nie miałam wrażenia, że cię specjalnie zmuszałam. Ale oczywiście, że mnie zmuszałaś. Tak, tak, zmuszałaś mnie. To, co się próbuje czasem wmówić naszemu społeczeństwu, że jest dalekie od tolerancji albo czegokolwiek, albo pojmowania innych tożsamości, no to ten spektakl w naszym wykonaniu trochę temu zaprzecza. To, co mówiła Renata, widzowie naprawdę bardzo dobrze kupują. My, to jest może w naszym języku, ale rzeczywiście kupują tę historię, kupują bohaterów, się z nimi identyfikują, śmieją i wzruszają i milczą wtedy, kiedy my milczymy. No. Zmieniłam imię w urzędzie stanu cywilnego. A, czyli urząd państwowy mieszał palce?